Przeczytaj najnowszy tekst na portalu Strategy and Future. Link znajdziesz w opisie filmu. Dzień dobry. Jacek Bartosiak z Strategy and Future. Witam zespół Strategy and Future. Marek Stefan, Marek Budzisz, Albert Świdziński. Witam panowie. Dzień dobry. E, 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 y, Jacek Bartosiak prowadzący gościnnie z innego miejsca, w innym kraju. Ale porozmawiamy jak najbardziej o Polsce i porozmawiamy o tym, czym są tak zwane sławne czerwone linie. Czym, czy Polska ma, czy powinna mieć, a może nie powinna mieć, skoro mamy sojusz i obecność też w Unii Europejskiej. Czy nasze elity o tym myślą? Z czym to się wiąże? Jakie powinny być ewentualnie czerwone linie? Co powinno grozić przy ich przekroczeniu? Panowie, no zaczynam. Może zacznę od tego, że według takiej no, lapidarnej definicji, czerwone linie, to jest coś, co Państwo możecie się nie zgodzić też z tą definicją, tak swoją drogą, bo też jest ciekawe, bo mam wrażenie, że w polskiej kulturze strategicznej do tej pory jak gdyby nie zaistniała taka debata. Przynajmniej ja nieźle nie widziałem im takiej debaty. Czyli nakreślenie przeciwnikowi geopolitycznemu, którym teraz jest Rosja, pewnych granic zachowania, po których nastąpi bardzo stanowcza reakcja, która będzie go kosztować. To jest bardzo szeroka i to się komunikuje zawczasu. Komunikuje zawczasu i wykazuje zdolności do wyrządzenia tego, co się tam obiecuje, czy czym grozi. Taka jest szeroka definicja. Może na poziomie definicji, albo może na poziomie jakichś takich pierwszych uwag. Kto ma co do powiedzenia? Panowie, kto pierwszy? No, żeby wyznaczyć czerwone linie, państwo najpierw musi sparametryzować swoje cele, tak, które są wpisane w konkretne dokumenty strategiczne, tak najczęściej się to dzieje w przypadku dojrzałych państw. Trudno zatem o wyznaczenie czerwonych linii w przypadku Polski, jeżeli my nie mamy poważnie traktowanych dokumentów strategicznych. No dość powiedzieć, że ostatnia strategia bezpieczeństwa narodowego została napisana w zupełnie innych okolicznościach. Cztery lata temu świat nam się znacząco zmienił od tamtego czasu. Zresztą no i to, w jaki sposób w ogóle polskie elity podchodzą do tego dokumentu, jak on jest w ogóle umiejscowiony w polskim systemie prawnym bardzo dobrze pokazuje, że nasze elity nie przywiązywały zbyt dużego, zbyt dużej uwagi do, do tego, żeby formułować jakieś strategie, które miałyby jakiekolwiek efekty wiążące. No bo bez tej strategii trudno mówić o tym, co wywoła naszą reakcję, tak? gdzie są nasze. Gdzie możemy powiedzieć non possumus, tak? Gdzie, gdzie co, co, co sprawia, że, że państwo polskie zareaguje z całą stanowczością również przy użyciu siły militarnej, tak? Albo w jakim zakresie użyje tej siły militarnej, jeżeli zostanie spełniony spełnione warunek A, B, C i tak dalej? Więc to jest moim zdaniem najpoważniejszy mankament. Stąd brak tej, tej debaty na temat czerwonych linii, tak? Mnie się wydaje, że. Problemem jest przede wszystkim brak przekonania, iż nasze interesy strategiczne nie muszą się w stu procentach pokrywać z interesami strategicznymi naszych sojuszników. Bo dopiero wtedy, kiedy mamy świadomość pewnych różnic w ocenie sytuacji bezpieczeństwa, a też i środków, które chcemy używać, ażeby gwarantować sobie bezpieczeństwo, Wtedy pojawia się myślenie o obszarze samodzielności, w tym i odpowiedzialności samodzielnej. No i pojawia się myślenie o, o czerwonych liniach. Ja mam wrażenie, że w naszej kulturze strategicznej wręcz postulatem jest możliwie głęboka integracja. Naszych celów strategicznych z celami strategicznymi naszych sojuszników. I to jest postrzegane jako wartość. No w związku z tym, jeżeli nie mamy, nie mamy takiego przekonania o własnym obszarze odpowiedzialności, a myślę, że nie mamy, to na przykład pokazuje wyraźnie dyskusja ostatnio jakoś tam toczona, czy polskie siły zbrojne powinny przyjść. Z pomocą zaatakowanym Bałtom, jeżeli ci staną się ofiarą agresji, no to trudno budowanie czerwonych linii. To też nie ma potrzeby w związku z tym budowania zdolności oraz wiarygodności, bo to są dwa elementy organicznie ze sobą związane. Czyli, czyli ponieważ nie mamy Potrzeby, to też nie mamy zdolności, a w związku z tym nie jesteśmy wiarygodni w tym, co, co robimy. Tak bym opisywał tę sytuację, w której, w której znajduje się Rzeczpospolita. To ja, ja... Czy można, jeśli, Albert, jeszcze tylko pytanie takie pomocnicze, czy, czy można na przykład postawić takie twierdzenie, że skoro nie ma czerwonych linii i nie ma debatowanych, to nie jesteśmy traktowani poważnie, bo państwa. Poważne mają czerwone linie, a państwa niepoważne tych linii nie mają czerwonych. Czy można zaryzykować takie twierdzenie? No, Albert, sprzeciwowa on... na tę zarzutkę. <laughs> no, <nie laughs> musi być żywa dyskusja, nie ma tak na miękko, wiesz. Tak jedno pytanie i wszyscy spokojnie odpowiadają jak kole fortuny. Nie, to wiesz, tutaj żywie jest strategię siuczy. Ja może powiem tak, no to... pamiętaj, że, def, że czerwone linie są narzędziem z gruntu defensywnym. A, i, I warto zwrócić uwagę na to, tak? I na przykład warto się zastanowić, kiedy i jak obszernie powinniśmy definiować nasze czerwone linie. Bo zwróć uwagę, że jeżeli ustalimy je zbyt zbyt liberalnie, to one mogą zostać sprawdzone. I mogą okazać się blefem. I taka porażka odstraszania. Będzie miała negatywne konsekwencje w przyszłości, tak? bo to, to stworzy percepcję naszej słabości, która zachęci do sprawdzenia okay. kolejnych. Jedna porażka odstraszania sprowokuje po kolejne. Po drugie... Poczekaj, zauważy, że to, że każda... to jest bardzo ważne. Poczekaj, Albert, rozbijmy do naczyńki pierwsze. To jest bardzo ważne. Co oznacza, że być może państwo polskie nie wystawia tych czerwonych linii, bo się czuje tak słabe, że nie chce być... Testowane. Przykład, tak? Są też w odwrotnej sytuacji czasami moglibyśmy nie chcieć wyznaczać czerwonych linii. Zaraz powiem dlaczego. Po pierwsze, jest taki formalny, formalna uwaga, że kiedy jasno komunikujesz swoje czerwone linie, to tworzysz pokusę u przeciwnika realizowania strategii salami. Czyli zbliżania się do nich różnych interpretacji, ich, nie przekraczania ich, tak? W związku z czym, moim zdaniem, czasami przynajmniej warto rozważyć, żeby umiejscawiać. Mówimy to oczywiście o scenariuszu zupełnie hipotetycznym, kiedy Polska jest państwem poważnym, ale, ale to na chwilę zawieźmy niedowierzanie w naszych rozważaniach. Więc należy być świadomym, że być może dobrym rozwiązaniem jest tworzenie czerwonych linii tylko wokół absolutnie rdzeniowych interesów państwa. Dlaczego? Zwróć uwagę, że tak jak w każdym przypadku odstraszania te, te, te czerwone linie, drugą stroną medalu jest reassurance, czyli zapewnienie, że jeżeli pewne czerwone linie nie zostaną przekraczone, to pewnych rzeczy nie zrobisz. Poczekaj, poczekaj, z... Żeby wyjaśnić, bo to mogą nie wszyscy zrozumieć słuchacze. Chodzi o to, że sugeruje, że odstraszanie ma dwa elementy. Hmm. Y odstraszanie. No w sensu y, stricte po prostu na zasadzie takiej, że zaboli, coś zrobisz, tak i to oczywiście jest tam. Ale powiem. jak nie zrobisz, to nie zaboli. Dokładnie, ale też reassurance, jakaś forma nagrody albo ulgi, tak, którą proponujesz. Czyli nie, jak, jak nie zrobisz, to nie zaboli. Tak. Ale to z kolei wiąże nam ręce. Tak, warto zwrócić uwagę. No, no tak, ale chyba nie sądzisz, że państwo polskie specjalnie ma strategiczną niejasność, strategiczną no, Nie ambicji, sądzę, nie sądzę taka też, ma, taka że ma czerwone linie. Tak? To już, już wiesz, już obracamy się od, od dawna w sferze tego, jak rzeczywistość powinna wyglądać. To, to reassurance też wymaga funkcjonalnych kanałów komunikacji. Oczywiście. A my się traktujemy za źródło naszej wiarygodności. To, że odmawiamy komunikacji. Znaczy kontakt z zadżumionym, czyli z Federacją Rosyjską, kontakt już sam w sobie jest wartością, znaczy jest podejrzany, a brak kontaktu jest wartością. Znaczy, to jest zupełne postawienie sprawy na głowie, oczywiście, no bo dojrzałe państwa utrzymują kanały komunikacji, mając zaufanie, do własnych przedstawicieli. No, u nas tego zaufania nie ma, bo jest obawa, że każdy przedstawiciel Rzeczpospolitej, który się komunikuje z przedstawicielami Rosji, no, to już jest z gruntu podejrzany, bo może być przez tę Rosję jakoś tam przekręcony, albo zwerbowany, albo przekonany. No tysiące są różnych scenariuszy. <laughs> to jest przecież dzieci nada. Ale takie nastawienie opinii publicznej jest. Znaczy, jest takie powiedziałbym, mierzenie niezłomności, niezłomność jako pozytywnie waloryzowana cecha, a tę niezłomność mierzy się w odmowie kontaktów. Zauważam, do... że nawet Ukraińcy uh -huh. nie pozbawili się możliwości kontaktu z Rosjanami podczas trwania wojny tej, tej obecnej. I, I zwróćmy uwagę na postawę Iranu, tak? O której przecież też rozmawialiśmy ostatnio wizawi Izraela i także Stanów Zjednoczonych, kiedy Izrael komunikował, prawda? Nawet nie bezpośrednio, ale przecież przez pośredników, że jeżeli Amerykanie. Nie zaangażują się bezpośrednio tak, w uderzenia wobec Iranu, no to w związku z tym wtedy Iran też nie odpowie. Więc W związku z tym mieliśmy tutaj w ciągu ostatnich dni bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób to działa w praktyce. A my nawet z Białorusią nie mamy hmm. tych kanałów komunikacji. Już tam nie zwracajmy uwagi na Rosję. No, nawet z państwem znacznie mniejszym i słabszym od nas nie mamy tych kanałów, które można by było wykorzystać. Czy te, to przynajmniej niewiele o tym wiadomo? Czy można, Tez... postawić, czy można postawić tezę w związku z tym, że po pierwsze, że budujemy sami konstrukt wiarygodności, teraz pytanie, wiarygodności wewnętrznej wobec własnego systemu politycznego, bo kto by to zaproponował, ten traci jakąś legitymację, albo przynajmniej wydaje mu się legitymację reprezentowania społeczeństwa, czy próbujemy uwiarygodnić się w jakiś dziwny, pokręcony sposób wobec tak zwanej wspólnoty sojuszniczej jeszcze bardziej? Próbując w ten sposób narzucić taki moralne, moralny kanon innym, de facto tej solidarności, bo się boimy, że jej nie będzie i to jest ze strachu. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest, czy czasem brak czerwonych linii nie powoduje utraty podmiotowości i gdybyśmy je mieli, to na przykład Ukraińcy też by lepiej z nami rozmawiali, bo uważaliby, że jesteśmy państwem, które się samo samozadaniuje i na przykład nie byłoby takich problemów jak chociażby ze zbożem bo uważaliby, że możemy coś dać albo zabrać, bo umiemy sami wystawiać czerwone linie. Co sądzicie o tym? No tak i tak, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, to znaczy zarówno w przypadku pewnej agendy wewnętrznej, pewnych uwarunkowań wewnętrznych, jeśli chodzi o naszą scenę polityczną, trudno mi sobie wyobrazić polityków, którzy będą skorzy do tego, żeby właśnie opisywać, czy wyznaczać takie czerwone linie w obawie przed tym, o czym mówił Marek i ty, tak? Czyli tego, że natychmiast zostanie to użyte do tego, żeby w jakiejś wewnętrznej nawalance, tak? Partyjnej między siłami, a z drugiej strony, oczywiście mamy ten kontekst zewnętrzny, czyli umocowania Polski w Sojuszach, i tego, że Polska w dosyć mówiąc, eufemistycznie, specyficzny sposób funkcjonuje w ramach, w ramach NATO, tak? Jako ten, jako ten prymus, i przede wszystkim państwo, które no można powiedzieć, zawsze musi podkreślać, prawda, to, że jest pewnym strażnikiem moralności, tak? I, 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 no i będzie dawać przykład. Więc, więc jak najbardziej to są, to są też powody, które właśnie wpływają na to, że nie ma tej łatwości w, w podejmowaniu tego typu działań, jak wyznaczanie czerwonych linii. Ja bym jeszcze zwrócił na jedną rzecz uwagę. Otóż to nie zawsze jest tak, że te czerwone linie wynikają z. Zapisów, jakichś konkretnych aktów prawnych czy też strategii, bo często te czerwone linie, można powiedzieć, wynikają z, z wielkiej strategii. Tak. I takim dobrym przykładem jest, jest Zjednoczone Królestwo, które zawsze reagowało na sytuację na kontynencie w momencie, kiedy zagrożone były Niderlandy. Tak? I to właściwie od XVIII wieku, kiedy. Niebezpieczeństwo przejęcia tego obszaru, który był kluczowy do tego, żeby przygotowywać jakąś potencjalną inwazję na wyspy, stawało się możliwe. Zjednoczone Królestwo interweniowało na kontynencie. Tak? I to od XVIII wieku bardzo mocno widać w przypadku i wojen napoleońskich, i później również w przypadku I wojny światowej, tak, kiedy tak. został pogwałcony status, status neutralności Belgii, jeśli się nie mylę teraz. Tak było, dokładnie tak było, i to ostatecznie przekonało w debacie w Izbie Gmin o tym, że przystąpić do wojny, może nie przystąpiłaby Wielka Brytania, pomimo tego, że najpierw ukręciła wszystkich w tą antantę. Sama ostatecznie, wyobraźcie sobie, nie zobowiązując się do uczestniczenia w sojuszniczej wojny. To tak też może być prognostyk. Uróż. Ale to, miała, jest, to, jest, to jest. Nie miała traktatu nawet sojuszniczego. No właśnie, ale to była czerwona linia wynikająca z wielkiej strategii, tak? z, pewnego, z, pewnych, z pewnego ugruntowanego przekonania w elitach Zjednoczonego Królestwa że należy podjąć w tym momencie interwencję, dlatego że zawsze zajęcie tego konkretnego terytorium wiąże się następnie z bezpośrednim zagrożeniem egzystencjalnym dla tak. wysp brytyjskich. Tam była nawet taka kwestia, że gdyby Niemcy być może nie, nie zrobili tego oskrzydlenia, prawo oskrzydlenia, żeby właśnie otoczyć armię francuską i zająć Paryż przez Belgię, spod, to, Belgię, może, to nie może nie byłoby wojny światowej. Tam były takie tezy żeby, w różnych książkach, to taka też ciekawostka, jak jednak anglosasi lubią do końca mieć manewr. Manewr po prostu. Ale to, to może panowie yy, spróbujmy w takim razie. Chociaż wiesz, Jacek, tylko puszę, tylko dalej, że nie przypisywałbym tej motywacji tylko perfidnemu Albionowi, tylko wszystkim Aj, No Państwo polskie, ja pamiętam, ja to mówiłem kiedyś na nagraniu, czytałem yy, Hetmana Tarnowskiego, jego to yy, oczywiście w tłumaczeniu z łaciny, tłumaczenie jakieś czytałem. Jego traktat wojenny, który, gdzie on przestrzegał przed dawaniem zobowiązań słabszym sojusznikom, bo można być ciągnąć w wojnę. Bo wtedy pospolita działała jako wielka potęga militarna, która dawała gwarancje tam w obszarach Bez Arabii, Mołdawii, prawda, te wszystkie gospodary I, i państwo polskie tam było tym dającym bezpieczeństwo, jak to się mówi, prowajderem, security providerem i przestrzegał przed tym, żeby się nie wiązać formalnymi traktatami, i zawsze mieć manewr. Więc no, byliśmy w równych rolach, szczerze powiedziawszy. No tak, ale czerwone, czerwone linie po pierwsze zakładają wolę samodzielności, po drugie, zakładają zdolność do sformułowania pewnej hierarchii celów strategicznych państwa i dostosowania działań właśnie do tej hierarchii. No to jest z tym, z tym, z tym związane. Więc. To musi być poprzedzone to, taką pogłębioną autorefleksją na temat sytuacji strategicznej, w, w, w której się znaleźliśmy i możemy się znaleźć. No, ten przykład zaangażowania Wielkiej Brytanii w, w, w Niderlandach czy, 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 czy w czasie I wojny światowej w, w obronie Belgii no, jest dość, dość wymowny, no, bo, bo tutaj przez analogię, trzeba by postawić pytanie, czy są takie, e, e, czy są takie e, m, zmiany o charakterze strategicznym, które wywołają gotowość Polski do wejścia do wojny. No na przykład, jeżeli Rosjanie, hipotetycznie rzecz to z, ujmując, zdobędą kijów i zaczną po, podążać w stronę nie, zachodniej granicy. Czy to jest ten moment, tak. Kiedy Rzeczpospolita powinna wysłać swoje siły zbrojne na Ukrainę, po to, żeby ewentualnie powstrzymać rosyjski, rosyjski marsz? Czy, nie, czy, czy jeszcze nie? Ja mam wrażenie, że to, na co nas stać dzisiaj, to cały czas myślenie w kategoriach systemu kolektywnego. To znaczy, gdyby się stało to, o czym mówię, jako jeden ze scenariuszy to raczej mielibyśmy skłonność do oglądania się na reakcje naszych partnerów z NATO i uzależniania naszej własnej postawy od właśnie decyzji kolektywnej. No bo silnie mamy ugruntowane przekonanie, że system natowski jest systemem gwarantującym nam bezpieczeństwo, a w związku z tym nie ma potrzeby, budowania własnej polityki strategicznej po to, żeby zapewnić to, to bezpieczeństwo, która byłaby polityką jakby wykraczającą poza zdolność systemu natowskiego do reagowania. I to nie dotyczy tylko tej hipotetycznej sytuacji na Ukrainie, no ale na przykład zdolności do rażenia środków napadu powietrznego nad terytorium takich państw jak Białoruś czy czy nawet Federacja Rosyjska, czy to jest coś, co mieści się w natowskiej doktrynie obrony, czy, czy, czy nie, i czy w związku z tym my jesteśmy zdolni do zastanowienia, czy nie potrzebujemy tego rodzaju tego rodzaju kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego po to, żeby ewentualnie przenieść starcie na teren znacznie dla nas dogodniejszy, czyli teren Teren przeciwnika. To w gruncie rzeczy wymaga przemyślenia całej, całej sytuacji strategicznej państwa polskiego, w tym też ograniczeń systemu natowskiego. A dla nas NATO jest alfą i omegą bezpieczeństwa, idealnym rozwiązaniem, które gwarantuje wszystko. No tylko musimy się troszczyć, żeby ten system natowski był nadal sprawnie naoliwionym mechanizmem. No bo. Tutaj gołym okiem widać, że nie wszystko najlepiej funkcjonuje, w związku z tym my musimy przykładać się, żeby ten system lepiej działał. No to jest moim zdaniem bardzo krótkowzroczne, no ale, no ale tak opisywałbym bym sytuację. I jeszcze jedno zdanie. Oczywiście ja uważam, że ta niezdolność do autorefleksji, również strategicznej, jeśli chodzi o polskie elity, my często narzekamy. Na stan naszego myślenia o państwie, no ale ona jest pochodną, moim zdaniem, braku zaufania. Znaczy, mamy głęboki kryzys zaufania, który rozkłada naszą wspólnotę polityczną, a w związku z tym nie ma punktów wspólnych. Znaczy, nie ma możliwości uzgodnienia na poziomie absolutnie rudymentarnym, wykraczającym poza jakieś slogany tego, co, co nas łączy, bo w każdym już skonkretyzowanym działaniu no, ujawnia się takie partyjnictwo, które nas po prostu pożera od wewnątrz. Ja jeszcze, jeszcze dodam i, i, i zachęcę, napisałem tekst pod tytułem Polskie Czerwone Linie, zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, wszystkich słuchających, tam jest, jeśli ma być, dużo więcej. Proponuję Czerwone Linie, o czym zaraz będę chciał porozmawiać, ale jak ktoś by chciał przeczytać, Długi dosyć tekst o tym, jakie powinny być polskie czerwone linie. To zachęcam do zjeżdżania na naszą stronę www.strategieńfuture.org. Jak też oczywiście wiele innych tekstów, ale to tekst świeży. Rozpoczynamy kolejną debatę w Polsce na temat kultury strategicznej w kontekście czerwonych linii. Nie znalazłem żadnego rekordu w internecie, żeby ktoś kiedyś o tym rozmawiał, co też jest bardzo znamienne. Na pewno Albert jakoś to skomentuje. A po tym, jak skomentuję, to będę chciał Was zapytać, jakie powinny być polskie czerwone linie, i zrobię to w taki sposób, że zadam Wam konkretne case'y, konkretne przykłady. Czy to powinna powinno uruchamiać jakąś czerwoną linię, powinna być wcześniej nas sygnalizowana, przykłady zdarzeń. Albercie, chciałbym. Może tak. ja powiem tak, jako prymus, ja czytałem Twój tekst yy, no, i właśnie chciałem się do tego odnieść, tylko że mo może rzeczywiście zaczniemy, jak Ty mówisz, bo. Yy, no może zacznijmy tak, jak Ty mówisz, o tych, o tych przykładach, bo. bo... No dobrze, to zacznijmy. To może być ciekawe, bo nabudujemy no, całą wokół tego to przykładowo. No, założyłem w tekście, że taka oczywista sprawa typu, że Rosja najeżdża nas i chce zdobyć Warszawę, no to zawsze będzie przekroczeniem czerwonej linii, no i jakaś tam odpowiedź sojusznicza, tak. W związku z tym takiej oczywistości to ten. Natomiast nazwałem całą kategorię takich wejść na terytorium państwa polskiego, które nazwałem językiem prawniczym, w sumie jestem przedwokatem, i misjami, tak, czyli takimi, no, wejściami... Nie wejściami, no niby wejściami, ale no takimi oczywiście naprzającymi naszą suwerenność, ale no uznałbym, że może być trudno z konsensusem w, 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 w świecie zachodnim. Mniejsze wtargnięcie. Że czy tam będzie uruchomiony artykuł 5 z całą drabiną. No właśnie jakieś takie typu akcje quasi terrorystyczne, fałszywe flagi. Takie ty, ty, typu rzeczy, o których my wiemy, jesteśmy przekonani, nasze służby, ale trudno było przekonać sojusznika naszego niemieckiego, francuskiego, prawda, amerykańskiego, że to warte jest takiego przy, przyładowania. No i czy to powinna być granica, czy, to jak to się ma z naszymi czerwonymi liniami, jak uważacie, co powinniśmy z tym tak. zrobić wcześniej, ja może jak po... zareagować w ogóle na to też. Tak, to ja okay, to ja wrócę do, do podstawy. Jeżeli chcielibyśmy aktywnie kształtować naszą rzeczywistość bezpieczeństwa w taki nie tylko sposób definiowany przez traktatowo przez współpracę w ramach NATO, to paradoksalnie uważam, że nasze czerwone linie powinny dotyczyć tylko takie komunikowane mniej więcej jasno, bo to już jest osobna kwestia, jak komunikujesz, powinny dotyczyć tylko i wyłącznie zupełnie egzystencjalnych zagrożeń, takich jak pierwszy twój przykład, albo ten, który podał Marek, czyli groźba upadku Kijowa. Sądzę i w tym przypadku chciałbym również komunikować, że to nie jest kwestia tego, że udzielimy na to odpowiedzi symetrycznej. Mm. Odpowie odpowiedź na to, 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 po raz kolejny, przekroczenie czerwonej linii to nie jest dalszy krok w negocjacjach, w tym moim rozumieniu. Przekroczenie tej czerwonej linii prowokuje outsized, asymetryczną odpowiedź z naszej strony. Tak, żeby, żeby prawdziwie odstraszyć, grożąc ogromną eskalacją. To nie jest dalszy, to nie jest, innymi słowy, negocjacje prowadzone innymi środkami, tylko to jest, to jest egzystencjalne zagrożenie, przy którym reagujemy rzuceniem się do gardła. Natomiast w tych innych przypadkach, o których mówisz, czyli na przykład wtargnięcie, zamach terrorystyczny, że coś uderza w nas, po pierwsze, Porzuciłbym mimo wszystko, porzuciłbym mindset, w którym my reagujemy na to, co się nam wydarzyło i reagujemy symetrycznie na każdym razie. W tych mniejszych przypadkach traktowałbym to i kiedy inicjują to inni, i kiedy inicjujemy to my, bo porzuciłbym przekonanie, że musimy być wiecznie reaktywni w tych kwestiach, hmm. jak, jakkolwiek hybrydowo, by one nie wyglądały, to tego rodzaju akty nie traktowałbym jako nie definiowałbym jako czerwonej linii i nie myślałbym o nich w kategoriach czerwonej linii tylko prowadzenia negocjacji na kontynencie Codzienność, na, na Taka codzienność, codzienność miał, nowa, tak? no, no, no nowa codzienność, tak. No, no dobrze. No, I dziennie. funkcjonowanie no, też w ramach jakiejś takiej strategicznej no, niejednoznaczności, ale prawda? to, bo, bo to, to, rzeczy to, będą to się może, jeśli, zmazały, jeśli mogę Ci przerwać. No, momencik, ale jeszcze tylko jedno to, zdanie. Poczekajcie, to, poczekajcie to, Marek. Poczekajcie, to jest nota powściągliwości to, co mówisz. Poczekaj, poczekaj Marek, poczekaj. Ale to by oznaczało, że, to by oznaczało, że nie komunikujemy też zupełnie wcześniej, jakie nasze zachowanie będzie, rozumiem, tak? W kontekście emisji. Rozmawiamy o emisjach teraz, tak? Czyli o tych targnięciach. No, ale właśnie, Jacku, to jest pytanie, nie. co pozwalamy w tę sprawę. Bo pamiętajmy, że te czerwone, muszę dokończyć, bo te czerwone linie, pamiętaj, wyznaczenie tych czerwonych linii ogranicza nam pole manewru tak szeroko. Ja mhm. no nie, ale to jest pytanie, czy odpowiadamy i w jaki sposób. Kwestia komunikacji, czyli wyznaczenia czerwonych linii jest też ważna, ale akurat e, mówimy o pewnej praktyce. I to trochę zależy od charakteru tego zdarzenia. E, no bo na przykład e, Estonia miała już do czynienia z sytuacją uprowadzenia oficera Straży Granicznej przez, przez Rosjan, który został oskarżony o, o szpiegostwo. No to w związku z tym, jeżeli mielibyśmy tego rodzaju zjawiska polegające na uprowadzaniu za granicę żołnierzy, oficerów, straży granicznej albo tych którzy pełnią służbę, to odpowiadamy, czy zachowujemy się zgodnie z notą, tak powiem powściągliwości, My odpowiadamy symetrycznie, odpowiadamy asymetrycznie. No, no jakiegoś Białorusi, Białorusina asymetryty. czy coś innego? Czy po prostu nie mówimy, a reagujemy. Nie, nie, ja, ja muszę doprecyzować. To, co miałem na myśli przy asymetrycznej reakcji, nie proponuję, żeby naszą czerwoną linię były takie zachowania, bo uważam, że to będzie standardowy sposób negocjowania swojej pozycji i, i równowagi na, w, w tym regionie przez najbliższe lata. I powinniśmy się do tego przyzwyczaić i nie powinniśmy ustalać na tym gruncie czerwonej linii. Moim zdaniem, te czerwone linie, które powinny obowiązywać, tak przynajmniej proponuję, nie jestem tak stuprocentowo przekonany, nie, bo nie rozłożymy te czynniki pierwsze. Nasze czerwone linie powinny dotyczyć wyłącznie skrajnie egzystencjalnych sytuacji, zagrożenia dla państwowości albo czegoś, co w następnym kroku może tym skutkować, tak jak zajęcie Kijowa, tak? I wtedy to jest czerwona linia, i wtedy wjeżdżamy na Ukrainę, tak? Bo, bo nie możemy do tego dopuścić. W innych, pomniejszych tych emisjach, jak to nazwałeś, emisjach, emisjach, emisjach. Em, emisja. mhm. emisjach powinniśmy i po raz kolejny porzuciłbym jeszcze raz założenie, że ktoś inny inicjuje te działania, a my odpowiadamy. Równie dobrze my możemy inicjować i to jest szczególnie możliwe, jeżeli nie ustalamy swoich czerwonych okay. linii dotyczących tego, tak? Więc kiedy to się dzieje, to reagujemy w taki sposób, kiedy już zakładałem, że to my pierwsi padamy ofiarą, wolą tego uniknąć. To reagujemy w taki, taki sposób, jaki będzie nam wygodnie, nie zakładając jeden do jednego, nie, nie, nie dając ostrzeżeń wcześniejszych. tak? To, to jest po prostu element negocjacji. Czyli to jest taki new normal. New normal, normalka. Tak, Wracamy tak, do normalnego układu. Ale, ale jest... nie robimy wielkiej sceny dookoła tego. Czy znaczy możemy robić wielką scenę do, dookoła tego medialnie, jeśli nam obsługuje te nasze interesy, ale nie wewnętrznie dla samych siebie. tak? Jasne. Ale reagujemy czy nie reagujemy? Reagujemy. Albert mówi, że reagujemy. reagujemy. Znaczy... Jeżeli, znaczy nie bałbym się reagowania w ogóle i dopuszczałbym to dopuszczam rzeczy gorsze, dopuszczam inicjowanie takich zachowań, ale dobrze. nie byłbym związany związane koniecznością reakcji w danym konkretnym przypadku, jeżeli to nie obsługuje naszych interesów w danym momencie. Mhm. Dopuszczam wszystko, dopuszczam, żebyś nie zrozumiał mnie, jako jako, to, to nie jest no całkowności. Nie o tym mówiłem. Broni, mówiłem że to, to przeciwnie, to jest bardzo, bardzo twarda postawa, moim zdaniem. Taka gotowa w, wiesz, w, 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 nawiązując do walki bokserskiej no to proszę bardzo, zdejmujemy rękawice i się boksujemy, tak? Proszę. To jest normalne, tak, to nie, nie ma się na co obrażać, to, to czasami oni definiują, jak wygląda eskalacja, czasami my, tak? Natomiast też zauważę, że próba asymetrycznego odpowiadania za każdym razem będzie dla nas trudna, dlatego że Rosjanie mają, bo jeśli, bo pojawia się takie pragnienie symetrii, tylko to będzie bardzo trudne, bo Rosjanie mają więcej narzędzi niż my. Tak? Więc, więc dostosowanie się do tempa operacji, dyna, dynamiki, da, pozwalanie im dyktować i wyrównywanie tak, ich, tak. za każdym razem będzie bardzo trudno, bo mamy ograniczone środki do tego. Czyli znaczy, musimy reagować asymetrycznie i szukać w, w ramach tej logiki słabych punktów przeciwnika. Znaczy, on musi mieć świadomość, że każda jego y, wroga akcja spotka się z naszą odpowiedzią ale nie może mieć pewności, że to będzie odpowiedź in-kind, czyli że to będzie odpowiedź na tym samym tak. polu. Ale pytanie I na czy... przykład w tym konkretnym przykładzie, przypadku oni uprowadzają jakiegoś naszego ofi oficera, a my, no dajmy na to, budujemy obóz szkoleniowy dla Białorusi, białoruskiej emigracji, która odbywa przeszkolenie wojskowe i, i Pokazujemy, że zwiększamy nasze I, zaangażowanie. Ja, ja. I, dobrze, I dobrze, działania. że to poruszyłeś, bo gdybyśmy mieli dobrze sparametryzowaną strategię na kierunku wschodnim, to właściwie już powinniśmy to robić vis a -vis Mińska. Tak, to no, znaczy. Robimy, no przecież to wiadomo, że robimy. Ja to nie się mówiłem, podałem wiadomo. panowie, że na poziomie intelektualnym nie wykluczam sytuacji, kiedy to my uprowadzamy im kogoś to oni na to reagują, tak? a nie, a nie my reagujemy na to, co oni zrobili pierwsi, szczerze. Dobra, ale teraz kluczowe pytanie dalej idące. Czy komunikujemy im zawczasu werbalnie, że będziemy się tak zachowywać, żeby uważali? Czy nic nie komunikujemy i później per conduct, oni się uczą po jednym, drugim, trzecim przykładzie, że czujemy wolną Amerykankę w naszym zachowaniu całkowicie? Czy w ogóle. Robimy to zupełnie randomowo, tak, żeby nigdy nie byli w stanie przewidzieć na Przeskok pomiędzy naszym obecnym zachowaniem a tamtym byłby tak duży, że komunikowanie tego mogłoby być obarczone brakiem wiarygodności. Myślę, to że to powinni. Ciekawe. Learn by doing, learning by doing. Trzeba, prezydent trzeba, prezydent trzeba zacząć do robić pewne do rzeczy. Do no, trzeba zacząć robić pewne rzeczy, a potem uzupełniać to komunikacją, bo w przeciwnym razie nie zbuduje się wiarygodności. Dobra, idziemy dalej. To rozpisaliśmy na czynniki pierwsze, moim zdaniem jak manual prawie. Teraz drugi przykład, bardzo ciekawy. Napisałem w tekście, że powinniśmy reagować też na swój sposób asymetrycznie na każdy przypadek uszkodzenia naszej infrastruktury krytycznej. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie przypisać sprawstwa śladowi rosyjskiemu, to należy zakomunikować z góry Rosjanom, że będziemy na zasadzie gwarancyjnej. No prawnicy wiedzą o co chodzi, że zakładamy, że jak piorun strzeli w świnoujście w terminal, no to, to są Rosjanie i odpowiadamy. Tak? Niszczenie się... Ale Jacek, poczekaj, to, to... to ja o tym zresztą pisałem w mojej ostatniej książce. Mhm. To najpierw trzeba minimalizować problemy z atrybucją, czyli trzeba Ale budować... Ale właśnie czy trzeba? Czy może właśnie pokazywać, że... Cokolwiek nam się stanie, gołąb spadnie nam na wierzch. No, opory... Wydaje się, że trzeba, bo im bardziej dysponujesz wiarygodnymi materiałami e, 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 pozwalającymi przypisać jakieś działanie, to po pierwsze odstraszasz od podejmowania tego działania. Po drugie, budujesz pewną pozycję e, koalicyjną w tym sensie, że przekonujesz naszych sojuszników, że nasza akcja jest uprawnioną formułą. Dobrze, nie no to na, na kierunku sojuszników się zgodzę, dlatego Colin Powell tam pokazywał kwity, że Saddam Hussein ma, wiesz, broń nuklearną, tak? Przysłowiowo. Wiesz, można to sobie stworzyć. Natomiast na kierunku rosyjskim nie jestem pewien, bo zobacz, to, że Amerykanie pokazywali, przy, że widzą przygotowania rosyjskie do inwazji na Ukrainę, nie odstraszyło Rosjan, a właściwie być może nawet pokazało, że jak nie zrobią czegoś, to Amerykanie jak gdyby zrobią, wiesz, no trochę ich ośmieszą, tak? Bo to pokazuje, bo wiesz, Rosjanie demonstrowali w ultimatum Mawrowa, że oni panują w tamtej części świata. Panują i robią co im się nie podoba i to jest kwestia tylko, żeby zostało to uznane formalnie, bo tak jest real i Amerykanie to pokazując tak dubali w nos i mówili, no nie macie, no to spróbujcie, no widzę, że chcecie próbować, ale nie macie. No. Tak naprawdę nie macie i nie uznajemy tego i w ogóle gramy wam na nosie. Ja to tak odbierałem, tak? Nie, no zgoda, tylko, że trzeba mieć zdolności technologiczne i wojskowe. No to najpierw my musimy no, e, zaopatrzyć się w takie narzędzia. E, potem zacząć iść w sposób odpowiedni e, używać. Wiesz, atrybucja może być na rynku. No, Można powiedzieć, że to Rosjanie i tyle pieśni. No. Słuchaj, no, zobacz, jaka jest ciężka problem z atrybucją wybuchu Nord streamu. No właśnie z tego powodu, że nie ma systemu świadomości sytuacyjnej, a zbudowanie takiej ciągłej obserwacji oraz rejestracji na całej granicy między NATO a Federacją Rosyjską to nie jest jakiś skyrocket science. W moim odczuciu to jest w zasięgu możliwości państw flanki wschodniej. No tylko, że problem jest nieco innej natury, a mianowicie taki, że jeżeli nie ma problemów z atrybucją, to pojawia się mechanizm reakcji. Znaczy, jeżeli wiemy, że zostaliśmy zaatakowani nie przez nieznanych sprawców, tylko wiemy, że to zrobili Rosjanie, to pojawia się mechanizm na poziomie opinii publicznej, iż trzeba zareagować. I to jest, i to jest, powiedziałbym, pewne. To jest niewygodne zjawisko z punktu widzenia rządzących, dlatego że oni nie zawsze chcą reagować, bo uruchamiają wtedy pewien scenariusz potencjalnie eskalacyjny. To też oznacza, że nasi sojusznicy, na przykład amerykańscy, mogą się obawiać pozyskania tego rodzaju zdolności przez państwa wschodniej flanki NATO, bo oni chcą kontrolować ten scenariusz, te, te, te łańcuchy eskalacyjne. W związku z tym lepiej nie wiedzieć, Lepiej uznać publicznie, że coś nas zaskoczyło, niż wiedzieć kto, bo wtedy musimy budować zdolności do reagowania i musimy też budować pewną strategię polityczną związaną z tą reakcją. Więc tu trzeba też przezwyciężyć tego rodzaju bariery. No ale odpowiedzcie mi na pytanie, no co zrobić w kontekście niszczenia nam infrastruktury? Jak reagować? Czy powinno być tak, jak ja uważam? Cokolwiek się wydarzy, uważamy, że zawsze Rosjanie, i odpowiadamy na obóz królewiecki, niszcząc im infrastrukturę. W ten czy inny sposób. No, abstrahując, na razie mówię o ustawieniu mentalnym. Nie mówię o zdolnościach, bo wiadomo, że trzeba je zbudować, mieć itd. Tak no ale czy robimy to? Czy rozbudowujemy służby, w związku z tym, czy rozbudujemy całe zdolności pod takie postępowanie? Gotowość do nałożenia kosztów jest absolutnie niezbędna. Tak? to jeśli, jeśli pytasz się o sam o samą ideę czy zasadność tego pomysłu to jest oczywiste. Ale no, mechanizm pewien automatyzmu, tak żeby Rosjanie wiedzieli i się bali tego to zrobić. Nie? Że nie, nie, że nie rozwiększą nas, bo Rosjanie będą próbowali robić takie rzeczy, moim zdaniem, na swojej Francę hybrydowość, wiedząc, że podniesiono naszą rękę z mieczem zawsze jacyś Niemcy czy Amerykanie zatrzymają, bo to, nie, to będzie trudno konsensualna historia, nie będzie generalnej wojny. Więc ktoś nam zatrzyma tą rękę i to będzie za każdym razem zatrzymania naszej ręki dezawuowało naszą sprawczość. Ja tylko może zauważę, że gotowość do przyznania atrybucji jest, jest gestem politycznym. Moglibyśmy mieć nagranych tych Rosjan, jak wchodzą i podkładają tak. ładunki i nie miałoby to żadnego znaczenia. i Najbardziej, najbardziej dobitnym przykładem jest to, tak, jak Amerykanie reagowali na pakistańskie i izraelskie programy jądrowe, kiedy... Doskonale wiedzieli o co chodzi, i rżnęli głupa w żywe oczy, podczas gdy, kiedy Pakistan. Bo, bo i na tym zależało. A kiedy Tajwan rozwijał swoją bronią drogą, to nie mieli żadnego problemu, żeby przejrzeć wszystko, co robili, i ukarać przykładnie Tajwańczyków. To jest tylko kwestia polityczna, więc. O ile może to być przydatne w komunikacji, to nie będzie miało decydującego znaczenia, tak? Jeżeli chodzi o uwierzenie lub nieuwierzenie przez rządy zachodni. Rosjanie zresztą mogą nie chcieć ukrywać tej atrybucji, tak? To też może być element komunikacji strategicznej po to, żeby właśnie zademonstrować słabość ofiary, że nie jest w stanie odpowiedzieć, prawda? A my jesteśmy w stanie robić na podwórku przeciwnika wszystko, co nam tutaj do głowy przyjdzie, tak? Dobra. Czy no. bym komunikował? Tak? O to... no. W obecnej sytuacji tak, ale to jest specyficzne naszej sytuacji, do percepcji nas na, w Rosji, tak? bo to służyłoby zademonstrowaniu sprawczości. Tylko, że potem musielibyśmy też to na twardo zrealizować. Nie moglibyśmy sobie pozwolić na blef w tym przypadku. Ale nie przyjmowałbym tego jako zasada obowiązującej zawsze i wszędzie, bo po raz kolejny telegrafujemy i dajemy przeciwnikowi szansę przystosować się do naszej reakcji. Wiesz, ty no pamiętaj, że zawężasz ją też geograficznie do Kaliningradu i do rodzaju instalacji, w które uderzasz. To wszystko jest tak zbyt prawda. precyzyjne. Znaczy, nie należy zakładać, że to zawsze będzie przydatne, żeby precyzować to w ten sposób. Bo, bo wiesz, to po raz kolejny negocjujesz no tak, ale... o płaszczyznach. Albert, no, odwołajmy się do tego przykładu, ja, który Jacek podał. Mamy atak. Na nasz zbronę, zbronę znaczy. na, na naftoport, dajmy na to, tak? My automatycznie uznajemy, że to Rosjanie i nawet być może mamy dowody na to, że to zrobili Rosjanie. I co? Strzelamy rakietami w Ustługę, w ich główny port eksportowy na Bałtyku, jeśli chodzi o ropę naftową, no bo. Mamy wtedy reakcję symetryczną. Oni nam zniszczyli nasze zdolności do importu ropy, a my niszczymy im ich potencjał eksportowy. No, no to, to nie jest do końca reakcja symetryczna, bo wykorzystuje inne środki i atrybucja też jest inna. Ale przynajmniej w nie wykluczam takiej możliwości, powiem zupełnie szczerze. No. Chociażby dlatego, żeby musieli się zastanowić, czy jest to warte świeczki, tak? Swoją drogą widać, jaką długą... No drodę... jest, bo to byłaby próba tak naprawdę skutkiem tego i dlaczego nasi sojusznicy byliby tak wściekli, bo to byłaby próba wciągnięcia ich w konflikt, to byłaby próba entrapmentu, tak? Zasadniczo. No, to byłby konflikt, no to, to, to nie... Chociaż Ukraińcy nie, no. mają swobodę, bo są już w konflikcie, w związku z tym mogli zatopić ostatnio w, w obwodzie królewieckim w, w Bałtyjsku jakiś tam kuter desantowy rosyjski. Zwrócę, to... zwrócę też uwagę, że zniszczenie nie musi oznaczać użycia naszych środków, znajdujących się na powszechnie znanym wyposażeniu wojska polskiego. To, to nie jest jedyny sposób tak. osiągnięcia tego efektu. Można zrobić dyweto. To tak jest oczywiście, no ale jeśli mówimy o czerwonych liniach, to druga strona. Będzie miała zdolność takiego interpretowania, więc ten scenariusz... Dlatego nie mówiłem, pozytywny. że to powinna być czerwona linia. To nie powinna być czerwona linia. To powinna to... być normalna praktyka negocjacyjna. Słuchajcie, a nie sądzicie na przykład, że już państwo polskie przegapiło jedną ważną granicę Czerwonej Linii, bo pozwoliło na to, że broń atomowa rosyjska jest na Białorusi, co znacząco no mocniejszy chwyt Amerykanów nam za rękę, gdybyśmy próbowali realizować taką politykę kontr- tak, wobec Białorusi, bo Amerykanie tym bardziej będą się bali, no wiadomo czego, eskalacji w kontekście głowic nuklearnych i tak dalej. No oczywiście, że to, tak, no, tylko że to nawet nie jest kwestia głowic nuklearnych, to już linia. czerwoną Mieliśmy linię... naruszenia przestrzeni powietrznej. Tak, ale sam fakt popadania Białorusi w coraz większą zależność wojskową i kontrolę wojskową... Ze strony Rosji już, już jest, można powiedzieć, stanowi właściwie dużo większe zagrożenie, tak niż, niż hipotetyczny upadek Kijowa tak naprawdę. Sama sama obecność przecież znaczących sił sił rosyjskich, bazy, sprzęt, który jest tam składowany i tak dalej, już stanowi tutaj, tutaj naruszenie. Istotnych interesów bezpieczeństwa państwa polskiego. No i na to nie było naszej reakcji. No przecież my debatowaliśmy na temat braku polskiej polityki wschodniej, kiedy, kiedy miały miejsce wydarzenia z sfałszowanymi wyborami w roku 2020. Mieliśmy przecież liczne takie dyskusje w tym gronie i w, i w podobnym. I wtedy o tym mówiliśmy, tak? No i to był właśnie efekt, i tu wracamy do początku naszej dyskusji: braku strategii, braku polskiej polityki wschodniej, braku sparametryzowania tego Jakie mamy cele, co my właściwie chcemy osiągnąć w tej polityce wschodniej? I tak naprawdę cały czas będziemy wracać do tego pytania. Dopóki, dopóki tego nie zrobimy, dopóki tego nie spiszemy, dopóki tego nie uzgodnimy, no tak, tak długo będziemy, będziemy chodzić w miejscu, jeśli chodzi o rozmowę o jakichkolwiek czerwonych liniach. No to powiedzmy sobie, może w takim razie w kontekście potencjalnej ofensywy rosyjskiej i, i nie najlepszych perspektyw Armii Ukraińskiej gdzie powinny być polskie czerwone linie w kontekście ewentualnego zajmowania coraz większej części Ukrainy, słabnięcia rządu w Kijowie, no tego, co się właściwie może wydarzyć. Czy dopiero wtedy, że stoimy na granicy i jest sojusz i NATO, czy powinniśmy mieć jednak jakieś czerwone linie gdzieś wyznaczone? Zajęcie jakiejś linii, dojście do Wołynia i Lwowa, strefa buforowa, bo są istotne zalety zazwyczaj posiadania strefy buforowej, tak? którą w jakiś sposób się wyznacza, kontroluje z różnych powodów i hybrydowych, i, i normalnych, a z drugiej strony mamy te zaszłości nasze, prawa historyczne, mamy tą całą rosyjską strategię właśnie wciągania ewentualnie Polskę w taką historię, że Polacy niby wchodzą, jest strefa buforowa i, i mamy, prawda, podział Ukrainy, Polacy wzięli w tym udział, prawda, tak? gdzieś tam można by to rozgrywać, Rosjanie mogliby to rozgrywać, więc konkretnie co myślicie? Jakie powinny być nasze czerwone linie w kontekście Ukrainy? Albo może już je zasygnalizowaliśmy, bo pomagając intensywnie wojskowo Ukraińcom, weszliśmy do wojny w tym sensie, że zademonstrowaliśmy, że nie chcemy upadku Ukrainy, zwalczamy Rosję i czujemy się właściwie częścią tego wysiłku ukraińskiego, a zatem no Naszą czerwoną linią może wręcz jest to, że zero upad, nie ma w ogóle być upadku państwa ukraińskiego w jakikolwiek sposób. To już nie chodzi, gdzie ma być armia rosyjska, tylko w ogóle. Jak, jak oceniacie to w tym kontekście? To jest o, osobny i bardzo obszerny temat, ale ja powiem, jaki jest mój punkt widzenia. Otóż ja no. uważam, że sytuacja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej zmienia się w sposób dramatycznie negatywny. Jeżeli Ukraina nie będzie w przyszłości w stanie wiązać znaczących sił Rosji, czyli funkcjonowanie niezależnego i niekontrolowanego przez, przez, przez Rosję państwa ukraińskiego jest w interesie strategicznym Polski, bo jeżeli na Ukrainie nastąpią przemiany wewnętrzne w wyniku przegranej wojny, która które spowodują, iż Ukraina zacznie realizować politykę, no na przykład przypominającą politykę Gruzji obecnie, to to będzie powodowało dramatyczne pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa. Rosjanie uwolnią znaczną część swoich sił, które dzisiaj są związane na Ukrainie i wokół, wokół Ukrainy. I to jest pewien, moim zdaniem e, konstans. To znaczy Polska nie powinna dopuścić, ażeby nastąpiło wewnętrzne załamanie państwa ukraińskiego. Kwestia granic jest moim zdaniem z naszej perspektywy drugorzędna. To znaczy, nie, nie, nie powinniśmy uczestniczyć w tej licytacji mówiącej o tym, jakie są terytorialne warunki zakończenia wojny, bo to, to nie jest z punktu widzenia bezpieczeństwa i przyszłości Polski. Najważniejsze. To jest oczywiście ważne z punktu widzenia interesów ukraińskich, natomiast to, to nie są tożsame, tożsame obszary, a, a to a, no, a to w związku z tym oznacza, że my musimy kalibrować nasze zaangażowanie pod kątem tego zasadniczego postulatu, czyli wspierania zdolności Ukrainy zarówno do, 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 do obrony, jak i do funkcjonowania już po wojnie jako samodzielne i zdolne do odbudowy i posiadania sił zbrojnych o odpowiednich zdolnościach państwo. Tak bym to, tak bym to widział. Marku, Albercie. W przypadku rozwoju sytuacji w, tutaj w naszej części w naszej części Europy, to już zostało przegapione, tak? Mam na, myśli, mam na myśli Białoruś, ale jeżeli w przyszłości jakkolwiek otworzy się jeszcze ta szansa na to, żeby Białoruś zmieniła swoją orientację geopolityczną już w, w innych warunkach, to zdecydowanie jest to jest to i powinien być pierwszy punkt naszej, naszej tutaj polityki wschodniej, tak, znaczy, niedopuszczenie do tego, żeby w przyszłości Białoruś funkcjonowała na takich zasadach, jak obecnie, jako zasadniczo wasal Rosji, czy też miejsce, które może służyć Rosji do projekcji siły w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc jeżeli jakkolwiek w przyszłości pojawi się taka szansa, żeby to zmienić, to Polska i oczywiście, jeżeli będzie posiadała do tego zdolności, to oczywiście powinna absolutnie dążyć do tego, żeby przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy, tak żeby on obsługiwał nasz, nasz interes. No i tu pojawia się jeszcze kwestia Litwy, tak? to znaczy tego, czy w, czy, czy, czy w przypadku tych trzech państw, czyli obszaru ULB, czyli również Litwy, jakakolwiek, jakiekolwiek działanie Federacji Rosyjskiej wymierzone w Litwę, a przede wszystkim mam na myśli tutaj już bezpośredni atak czy inwazję. No nie powinien też wywołać reakcji państwa polskiego. W przypadku innych państw bałtyckich sytuacja moim zdaniem jest już inna, dlatego że my nie, my nie graniczymy z nimi bezpośrednio, ale w przypadku państw, którymi graniczymy bezpośrednio, powinniśmy poważnie przemyśleć właśnie nasze, nasze reakcje, w tym, w tym również bezpośredni udział. Przy zastrzeżeniu oczywiście, że musi, że, że może to nastąpić w momencie, kiedy będziemy do tego dysponować odpowiednim potencjałem. I tu wracam do tych dyskusji, które się toczą obecnie na temat tego, czy Polska powinna się angażować na Litwie i tak dalej. Na przykład, zamiast Niemców zaoferować za, za tam stacjonowanie brygady. My moglibyśmy robić takie rzeczy w sytuacji, kiedy dysponowalibyśmy realnym takim potencjałem. Natomiast my w tej chwili jesteśmy na etapie no, tworzenia, budowania takiego potencjału dopiero, a sami dobrze wiemy, z jakimi trudnościami się to wszystko wiąże, jak to przebiega w. W praktyce. W związku z tym, oferowanie tego typu działań na, na dzień dzisiejszy jest po prostu mało poważne. I tak to, to, to tyle ode mnie. Albercie? Nie mam tak naprawdę. To znaczy nie mam dużo do dodania. Oczywiście, wszystkie te rozmowy, które toczymy tutaj, toczą się troszkę, czy znaczy zupełnie toczą się modelowo, bo nie mamy ani zdolności materialnych, ani przygotowania intelektualnego do realizowania tych zadań. Teraz wracając do tego, co, co mówiłeś i to do, do tematu czerwonych linii, upewnienie się, że Polska dysponuje strefą buforową na wschód od swoich granic jest, jest absolutną racją stanu i groźba ich utraty jest przekroczeniem fakty faktycznej czerwonej linii, w przeciwieństwie do epizodów wojny hybrydowej, które po raz kolejny są czymś, do czego będziemy musieli się w najbliższych latach przyzwyczaić i sami ją realizować, nie tylko reagując na działania innych, ale też sami je inicjując. Ale po raz kolejny, żeby to zrobić, musielibyśmy zupełnie zmienić swoją konstytucję intelektualną, do czego. Na co się nie zanosi. To jest jeszcze kwestia Bałtyku, dlatego że i znaczenia tych relacji między Polską a państwami skandynawskimi przede wszystkim. Dlatego, że odpowiednie rozegranie kwestii Bałtyku i, i zdolności na Bałtyku. W takiej perspektywie historycznej rozwiązuje problem obwodu królewieckiego. Hmm. Moim zdaniem. I, I to oczywiście tutaj nie, ma do, nie mamy do czynienia z, czerwoną, z czerwonymi liniami, które moglibyśmy wyznaczyć. Natomiast będziemy, myślę, że w realiach, to już zresztą trwale w realiach powojennych to się nasili. No będziemy mm, uczestniczyć w pewnej rywalizacji strategicznej o kontrolę nad tym akwenem, i tu Rosja będzie oczywiście naszym głównym, głównym rywalem, i na to też warto byłoby zwrócić, mm, zwrócić uwagę. Okay. No dobrze, drodzy Państwo, widać, że temat zupełnie nieporuszony w Polsce. Spora część zresztą było widać po komentarzach do mojego tekstu że spora część czytających czy, czy słuchujących się w to, co mówimy w strategii, że w sumie uważa, że absolutnie nie powinniśmy nawet mieć milimetr gdzie indziej niż cały sojusz, jakaś uspólnotowiona reakcja i uspólnotowiona polityka, bo się boją nawet pomyśleć o czym innym de facto. To też jest oddzielny, psychologiczny, trzeba byłoby jakieś badania zrobić, na czym to de facto miało, polega, dlaczego tak jest. My hmm. uważamy, że też ta zapoczątkowana przez nas teraz dyskusja dopiero też raczkuje i sami jak widzicie Państwo w dyskusji badamy swoje stanowisko. No różni mi się nawet tutaj w strategii future to pokazuje jak absolutnie nie mamy rozpoznanych rudymentów kultury strategicznej dotyczącej strefy buforowej w XXI wieku i instrumentów i realizacji tej strefy buforowej, a zatem też wyznaczania lub nie wyznaczania, ale przynajmniej gry. Intelektualnej wokół szeroko pojętego tematu czerwonych linii, tak? Więc no, zachęcamy do pomyślenia o tym. Może będą też inne środowiska, które potem o tym podebatują. Jesteśmy gotowi na rozmowę no, na, na ten temat. No ale mniejszym to zapoczątkuję. Marek Budzisz, Albert Świeciński Marek Stefan i Jacek Bartosiak. Zostańcie z nami na więcej rozmów i tekstów Strategy Future. Dziękuję, chłopaki.